Cześć, z tej strony ja, GSP19, witam was w kolejnym filmie z Medievala 2, to remodyfikacji Stainless Steel. Pod ostatnim filmem zacząłem fajny komentarz pokazujący mi modyfikację chyba Circus Nobilis, jakoś tak się to nazywało, to przynosi nas do 1100 roku naszej ery i jest na bazie modyfikacji Stainless Steel i innych submodów. Więc możliwe, że następną modyfikacją zagrany będzie właśnie tamta, którą mi podano. Bo jest ciekawa, bo ten Medieval Ultra Balance, który był drugą modyfikacją, mi się tak jakby nie spodobał, bo ta modyfikacja wcześniejsza daje nam więcej frakcji. No, ale jest coś ciekawie zrobione, ale my też nie o tym. Od razu mówię, że albo będzie modyfikacja ta, którą podano mi w komentarzu. Więc bardzo dziękuję Tobie, użytkowniku, nie pamiętam jak się nazywa was niestety. Albo będzie coś z fantazją. Zobaczymy. Dobra, co to ostatnio robiliśmy? Wybucha a zaraza w Atenach. Albo już była. To po prostu przyszliśmy na gotowe. Mamy tu coś. Ortodox Abbey. Bizantyjskie, okej. Northern European. Master Nation Guilds. Okej. Gdzie ten dyplomata w ogóle idzie? Do Genui idziesz? Po co ja to wysłałem? Leaving the army. Francja tam jest, więc nie wiem po co. Może z Wenecją prawa handlowe sobie odnowimy, no. Dzisiaj jest 30 odcinek serii. Tak. Zobaczymy. Raczej. A, poszła już na granadę ta opcja ta. Bo jeszcze nie widziałem, żeby dżihad wezwano, tylko nawet Rozolimy był chyba. Znaczy na początku gry był chyba tylko dżihad. Już Aragon gotowy przyszedł do granady. Ajajajajaj. Dobra, czy to jest właściwy mąż? Panie, masz 14 lat, się przydasz. Gdzie ty jesteś? Jak ty uczniów skopia, okej. Kalif Fatimir również nie. Partial Plate Armor. Aha, 14 wiek wszedł w akcję, tak? Czekajcie, który jest rok? 1310, no tak, jest 14 wiek. Dobra, gdzie ty jesteś? Jest! Brasów. W Brasowie jesteś, gdzie się yes, lord! Drenopola. Move out! Chyba armię miałeś zabrać u siebie, nie? Yes! Chyba. Yes, lord! Mamy typka. Wybierz yes. Do Sofii. Co to jest? Orders, my king! Aha. Miałem jakoś tu odesłać. Czy tutaj miałem. Hey. Was wziąć. My lord. Co ja kurwa miałem zrobić? No nie, dowerbowałem ich po prostu, ale mogę tych wypierdolić. Orders, my king. Bo ich nie przeszkodzę już. My lord. Okej. Okay. Move out. Tych mógł też bym wypierdolić. Ci sobie mi się przyda z nim. Połączę was. Orders, my king. My lord. Okej, okay. Tak jeszcze. Yes. Orders, my king! Okej. Okay. Dwa oddziały do werbunku, cyk, tutaj ci. I kogo jeszcze mogę? Bojarów chyba, żeby mieć jakąś kawalerię. No. Bośnian Archers by się przydali zamiast tych panów. Gitara. No, macie 3 ataku, a wy? Też 3, 2, 3, 2. A, ci są lepsi. Ci bo się narczy w takim razie. Dobra. Znaczy w sensie w obronie ogólnej, nie? No co tu mamy? Zaślubimy, to wiemy. Zatyczne wieści. No to wszyscy wypowiadają wojnę Maurom. Co się zrobiło, to dawaj mi tego króca. Też jakieś yes.
Ready to trade. 151 florenów. Kupujesz. To jest 66. Tomorrow's journey away. To jest tego. Your people's way, sire. An honor to serve. 14 lat też masz. Orders, my lord. Chciałbym, żebyś armię zebrał, ale już mamy armię, honor to serve, po prostu. Gdzieś, nie wiem. Już mamy dużo generałów, więc możemy wysyłać ich gdziekolwiek. Co to jest? Śmieszne wiedza kraj. Dobra, i czy tak, czy wy tutaj... Ta Admiral Dimitri. Czyli wy też straciliście? Da. Nie, wy jesteście 10. An honor to serve. A przeżywajcie tutaj. Możemy tu wybudować jakąś fontannę. Gunsmitha mogę zrobić. To pochód teraz. Przeszkolcie tych. Misja nieudana. Dużo budowy się zrobiło. Bali się zrobiło na przykład farmy. To zróbcie mi tutaj w takim razie 100 kanclac z 1400 florenów. Coś tańszego mamy. 7200, 1900. Baron Stables, drużyna kawalerii. Magier kawalerii, aha, to takie chujowe. Baraki bym mógł zrobić, co tu drużyna, pisać na Jacobat Axnes, to też chujowe. Luchiki, Dismonte, czyli Grzegorzien, Archers, Fishwork. Nie no, to daj mi to. Gunsmith się zrobił w hali, tak? Co ja będę robić? Heavy Boyars, o kurwa. Czy mogę rekrutować ciężkich bojarów? Mogę rekrutować ciężkich bojarów. No tak, armor płytowy wszedł. Ty to w Adrianopolu, weź szybko pójść do Konstantynopola. Czy ja to mogę was jeszcze przeszkolić? Mogę. A ci nawet nie byli przeszkoleni, to padnie. W hale się to zrobiło i trzeba to zrekrutować, nie? Tam generała mógłbym to zrobić jeszcze. To zaraz. Baraki ten. Doszkół tych. Póki mogę. Zrobię jeszcze tego generała. Okej. Okay. Budowę tu nie stać już. Widzimy. Sofia Communal Farming. Zrób mi kapliczkę. A i doszkół żołnierzy. Marad. Też kapliczkę. Skopia to się zrobiło ulepszenie. Tak, dobra. I w Atenach się też coś zbudowało. Nie, tutaj nie mogłem nic. To w Konstantynopolu byśmy coś zbudowali. Stworzymy kościół, alchemików, biblioteka, porządek szczęścia, party shop. The Holy Ba- na podkoncentury. O, jesteśmy nawet drudzy w produkcji. Na wojsko spadliśmy trochę wyśrodowe. Dojrzewanie. No ty. Dobra. Tam wiedziałem, że to dwa razy. Dobra, dojrzewanie. To ty byś poszedł, mój drogi. Gdzie byś sobie poszedł? Lepiej bym wołał armię. Ile ja zarabiam? Teraz nie wiem. 10 tysięcy na tak duży, tak? Handel wielkim i zatrzymanym stanem. Czterema. Targowice, Sofia, Adrianopol, Konstantynopol, wielki jeden wielki targ. Handel i tutaj do... z Kanakali do tego, do Licei jest handel, nie? Okej. Okay. Gdzie bym cię wysłał na razie? Nie chcę cię tracić, ale tak. Ty byś poszedł tutaj na ten most. Ja bym cię zwerbował żołnierzy specjalnie jeszcze. Do not address me. I answer to a higher lord. Problem jest taki. God's sake. Trzeba zrobić atak na Tesalonikę, która jest mocno broniona. Czy tutaj mam jednego oddziału? Czemu nie mogę zerwować 5 tur? Chyba, że tu nie było tego jednego oddziału. Coś tu było, kurwa. Raz, dwa, trzy, cztery oddziału łuczników. To ten, kolego, to wyjdź sobie ze spokój. Masz tu jakiś dziennik?
weź tego Masona i wróć. Gitarę. I doszkuj ich od razu. Nie możesz. A, bo tu jest 60-70 łuczników, dobra. Trzeba ich doszkolić, kiedy możemy. Zero frenów, ale nie mamy jednostek do możliwości werbunku. Dopiero za 11 tur. Jaka to jest nasza kultura? No dlatego tak mało. Minus 40. Weźcie i iście tutaj. Jest 30%, nawracajcie do policji. How may I serve? On my way. Po prostu armia ich tam będzie szła. My tu kapłana wychować? Nie możemy. Tu możemy w Sofii? Możemy, ale nas nie stać. Tam pójdziesz, ale tego typa gdzie wyślemy? Honor to serve, w Brasowie jest, na dwóch okurwa. W kasie jest, w Aradzie jest. To idź do Bai. Yes, lord. Wiesz, tam przywołał porządek. Tych tajemników mogę wypierdzielić już. A ty byś może nie wiem, wrzucił gdzieś tutaj do tyłu. To są dary. Orders, my king. Move out. We go no further this day. Kijowa, może Kijowie jest właśnie tutaj. Nie wiem. Halych? W Halychu jest spory garnizon. Nie, no to ty pójdziesz w takim razie do Aten. No, tam gdzieś te tereny. Może dzięki, że to coś dużo zarabia. Adrianopol 1920, Sofia. To są same zamki. Słonika by dużo chyba zarabiała, tak naprawdę. Czyli ty na razie siedzisz tutaj, koleżko. Idziesz do Adrianopola. Który jest nasz lepszym dowódcą? Ty masz jedną rycerskość, a ty? Orders, my lord. To ty będziesz siedział w Adrianopolu, a ty będziesz dowodził. An honor to serve, my lord. Dużo najmusów. Znaczy są chujowi. Przejdźcie sobie do Konstantynopola, przeszkolicie, przeszkolicie. Ktoś jeszcze ma takie pancerze ważne? Wy, yes. Wy i wy. My lord. Wy. Yes. My lord. Dobra. No to tura. Nagrywa się, nagrywa. Ale tu zapomniałem o żołnierzach. Dobra, teraz się ich ruszy. Zapomniałem o dyplomacie. Dobra, zaraz tam podejdę. Jak się zajmuję jedną rzeczą, zapominam reszcie. Ach, krzesełko. Enemy fleet is attacking us. Nie! Ja pierdolę, tu jest cała armia. We can sail no further today. Tu jest cała armia na statku. Ale dostałem zawału właśnie. Jebana flota portugalska. Nie ma gdzie się podziać, to tutaj pływa. W ogóle logika, wypowiedzieli mi wojnę bez powodu. Nie mieliśmy w ogóle żadnych złych stosunków. Jesteśmy na dwóch końcach Europy i oni mi wojnę wypowiedzieli. Mają jedno miasto. Tak, mają jedno miasto. Jestem jednym z najpotężniejszych krajów teraz w Europie. Wykryty agent. Zabity pewnie, zaraza. Tutaj też poginęli teraz żołnierze. No teraz pewnie poginęli w ataku. Nie, no tutaj nie giną w takim razie. Na statku są bezpieczni. To może pierdolnijcie się na wyspę. Dlaczego to ten Attika? To jest też Attika, ta Ato. Karia. Attika. Attika. Bo jakby się pierdolnili na wyspę. You are not my liege! Wie, to statku 30 został ten mocniejszy, nie? Dobra, chuj, pierdolnijcie się na wyspę. Znaczy, dobra. Praktycznie to... No wjebnąłbym się tutaj, żeby tym smery nie zajebać, nie? Bo to jest... No nie, to już jest NASA. Dardanelle. Może Kreta? Cześć, czekajcie. Chcę handel z nimi otworzyć na nowo. And is there something I can do for you, noble? Of course! We are... Goodbye. It has been a pleasure. Dobra. Raport stacyjny, purpur.
faktycznie wieści wojna Wenecja, sojusz tutaj Szkocja zawiera. Się tu porobiły wojska. Briańsko się zrobiła ta tawerna, to zróbcie mi to. Drogowice szkoła, to zróbcie mi farmy. Kasa. Się to, to może zróbcie mi logging camp, bo jest tanie i daje pusty do porządku. I w Skopi tak samo. I jeszcze wiem, że gdzieś muszę coś zbudować. Gdzieś nie mogę czegoś zbudować. Ale daj, nie mogę zbudować. I w Kijowie. Ale o czym w Kijowie nic się nie robi? Dajcie mi tu ten uniwersytet, jak już. W Mińsku nic się nie buduje. Szkoła. Briańsko się buduje, tu się buduje, tu się buduje. No to wszędzie się coś buduje praktycznie, oprócz Halychu. No. A Halychu mam generała. Yes! Of course! Halychu mam już generała, który jest dobry. Bojar of Halych. Move out! Ale tutaj chyba armię już gotową, praktycznie oprócz tych kuszników nadwątlonych. Muszę generała doszkolić. W Waradzie jest okej. Duży ten tu wyrobek. Tych ciężkich bojarów jakbym zrobił. Mieliście się przeszkolić, ale dalej nie ma pieniędzy, nie? Nie, no wiecie. Chcę to zrobić na tej górze. To mogę jeszcze jednego tego armorera zrobić? Merchant's Quarter, lachę. Armorer. Halo. Czy ja nie mogę zeszkolić? Nie. Co, o co chodzi? Gdzie myślisz? Myślisz tutaj. Ty miałeś podejść. Ty miałeś. Ty tu stoisz, tak? Ty miałeś gdzie teraz pójść w takim razie? Daj nie zrobiłem nic tutaj z tą flotą. Podpłyńcie znowu tutaj. Może się zaraz skończy. Gdzie jest tutaj dowódca? Dowódca. Może też na statek? Nie, to o wychodzi, czemu to nie dowódca. What the fuck? Gdzie on jest? Umar? Słuchajcie. Żywo generał muszę. Śmierć w bitwie. Zamachu. Z naturalnych. Naturalnych. Śmierć w bitwie, śmierć w bitwie. Nie, no tu gdzieś musi być chyba. Może nie zobaczymy wiadomości. Serio, bo tu nie ma. Co ci mi jest nie wiem. Czy jak wyjdę z Sofii, tą armią, to coś się stanie. Zostawiając te dwa oddziały. Wszystko dobrze będzie, nawet mogę chyba jeden oddział zostawić. O, jak chyba zero zostaje. Dobra, idźcie tu. Tak samo tutaj. Trzeba wyjść, gdzie jeszcze nie wyjdziemy, bo trzeba ich przeszkodzić tych łuczników przynajmniej. Zostawiłbym te dwa oddziały. Dużo kawalerii. If it is a fight you wish, come closer. Następna droga trzeba poświęcić wojskom. God's session. 573, idźcie tu. As you wish. Reaching until morning. Okej, okay, idźcie, idźcie sobie na rapa. A, tych łuczników nie da się przeszkodzić, okej. Okay. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. I teraz wy idziecie dalej na południe. Of course! Making camp here! Okej, 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 dobra. Z Warado jakbym wyszedł, albo z kasy bardziej bym chciał wyjść. Yes, lord! Bo i tak nie przeszkodzimy tutaj nikogo. Yes! Znaczy tych, z tych oddziałów, więc zostawiłbym naprawdę tutaj oddział.
tych panów. Nie są zbuntowani. Przysłałbym tutaj tych panów. Order, Kaiser! Order, Kaiser! Move out! We go no further this day. Ty tu siedź, albo nie, ty idź do kasy. I will make them fear you. W takim razie... Muszę mi się tutaj tak naprawdę... A nie, to niby większe dorobki schowek, ale to się też na dowódcę, jakby ktoś mnie tutaj chciał atakować. Co? No to w Alech Centre of Galicia. Aha! To wracaj do Halecha, bo tam będzie tak z collection. Nawet tu idziecie. Jak się ruszycie z Warat... Gdzie jest mój szpieg? Halo, szpieg Iwar. Jest. Tu jest? O kurwa. Nie dobra, co wypuśnia. W skopie. Wy tu siedzicie. Come closer. O kurwa, dobra, ale tam powiesz, tutaj jebniesz wieżyczkę. Nie stać ci na wieżyczkę. Nawet nie można tu jebnąć wieżyczki. Aha, czyli to same wyjście z Varadu kosztuje mnie niezadowolenie ludności, okej. Okay. Co to się zerbować? No możemy zerbować na przykład mercenariami z Crossbowmen, nie? Się przydało, na przykład zamiast jakoś tutaj byśmy to mogli. Możemy to z Inderegion już, bo tu jest... Nie, to tu sieć. To jest Inderegion, nie? To jest Carpathian Basin, a to jest Hungarian Lowlands. I oni mają chyba jeszcze 2-3 miasta. Raz, dwa, trzy, cztery. Ta armia poszła na kory, gdyby nie to zarazem. No jak tutaj jest tam? Jest dobrze. Da. Dobra, zostaniemy na razie. To jest port, kurwa, idź do portu, będziesz bezpieczny. Anchor away! We continue tomorrow. No. Da. Tura. Oj, o kurczę, a już dostałeś. Hajs będziesz zarabiał. No, ta armia duńska, co była pod Kanakalą, poszła na krucjatę. Ogólnie chyba w standardowym medievalu zaczyna się w 1100 którymś roku. Więc w takim razie to tutaj jest 1220 chyba rok już. Więc tutaj do 200 lat już gramy. Tak jakby. Bo jedna tura to jest 10 lat. Chyba tak to działa. Co jest śmieszne, jedna tura to jest 10 lat, a... Albo jedna tura to są 2 lata, zaraz zobaczymy. A generałowie tak naprawdę co turę mają jeden rok więcej, nie? Bo jest albo zima, albo lato. Zobaczymy ile mi tu jest do końca został. A, jest ci wyspany. Jest ranek, który nagrywam. No tam jest sporo rzeczy jeszcze do roboty. Ale zbliżamy się do końca kampanii. Powoli. Dobra, co tu mamy? Śmierć wie za kraj. Dalej. 1160 żołnierzy to razem. Czy tutaj też giną żołnierze? No tutaj nie giną żołnierze. A tutaj giną żołnierze. Podejdźcie do portu, będziecie tu bezpieczni. Jeźdźcie na statkach. Ja bym tu dorobił lepszy port, ale nie mogę. Doszkulcie ten statek tych ludzi. Doszkulcie tych żołnierzy tutaj. Kurwa, tych żołnierzy tutaj, doszkulcie. Tych o tych możecie. Dobra. Tych też przeszkulcie, załóżmy. Dobra, wszyscy. Ta armia idzie na południe dalej. Yes! Of course! Making camp here! Widzę, że to jest jakaś krucjatowa armia Węgrów. Klantyczne wieści. Wojna. Okej. W Varadzie skończyła się kawaleria robić. Okej. Dobra. Jebni wieżę.
troszeczkę. Honor to serve, my lord. Idź tu. Setting a keen watch. A może tu dobrze, Adriana Ball. Zrób kapliczkę. I drogi na Kali, zrób. Jest 10 plus mi razy, czyli dobra, zrób to. Florze Stokrata, kupiec, bitynia. O nie, kupca mi rób. Kupca mi rób. Kurwa, przestań to budować, rób mi kupca, kupiec ważniejszy. It's okay. Zanim zabiorą mi jedwab. You're not my target. Dobra, teraz tak. Ty idziesz dalej tu. Ty tutaj stoisz już. I teraz tak, przeszkolenie tutaj pójdzie. W skopi siedzicie. Tutaj wy nadchodzicie. Idziecie na Esztergom. Wy nie możecie wyjść, musicie się przeszkolić. W skopii też nie możecie wyjść. Odstąpiłem to bliżej, jak widzę. Gdzie jest mój szpieg spod skopii? Bo tu był szpieg. Tak, yes. Idź tu. Very good lord. Pokazuj mi tu, co tutaj się dzieje. Sire, moving into position. An order! Tu się przydała wieżyczka, tu by się szpieg przydał. Mogę tu zerwać szpiega? Mogę, rób to. Wyczekacie. Nawet w port fort bym wam zrobił, ale nie. Tutaj są dwie pełne armie. Dwie armie. Włączone będzie półtorej armii tak naprawdę. Wy. Jeszcze ta armia stąd idzie, nie? Dlaczego według ta elita, która mogła być tam jeszcze sterowana w Briańsku. Nowa misja, co dostałem? Otrzymasz nagrodę Tesalonikę. Zdobyć osadę pewnie, tak? A nie, blokada portu przed tej tury. Vertu! We have the port blockaded now! Bizantyjski to widziałem, bo do końca tury spadamy w produkcji. Okej, okay, Sofia coś się... Aha, bo tam nawraca mi śmieć, nie? To ty pójdź do Sofii. God, sir. Robicie mi akcję na wracankę. 60% może być, to jest 37 już. Znaczy tutaj w tym. Jest 58 w Atenach. Ten też. Kurwa, ci agenci nawracający są tak chujowi. Bot tym jeszcze nie spamił. Albo nawracałby swoje prowincje, nie kurwa moje. A stój tu. Da. To już się przeszkolicie, bo w Atenach będzie robione, nie? Tak, w Atenach. Teraz już mogę zrobić 1800. Dobra, tura kolejna. Ale ty miałeś do Alejandro, co zapomniałem o tym. Więcej przychodów, okej. Okay. Nasz skarbiec cierpi trochę na razie. Powiem szczerze. Bo wojska trzeba przerobić. Czyli trzeba zrobić kolejną armię tak naprawdę, bo w Varadzie nie mogę się ruszyć. Esztegrom zdobędę. No i Tesalonika mi zostanie. No i Belgrad, nie? To będzie taka enklawa na razie. Kurwa, wypierdalaj. Kurwie. Czego chcecie, Anglicy? Nic nie chcieliście. Chcieliście przekupić mi osadę. Czy w takim razie może to być przelitana wojna? Ale nie wiem. Ogólnie dla osoby, która pisała te komentarze o tych modach, ja je sprawdzę. Znaczy sprawdzę tego moda, co jest większy, tego drugiego, co mi tam wysłałeś. Ja go sprawdzę sobie prywatnie, jak on działa, czy się nada do nagrywek z przyszłych i go sobie zostawię po prostu na dysku. Ale myślę, że następnym modem właśnie do nagrywania będzie właśnie jakiś fantazm, bo Władca Pierścieni, może Warhammer, tak dalej, bo jednak średniowiecze może się niektórym nudzić. Albo zrobimy dwie kampanie z średniowiecza, potem jakieś fantazy, tak dalej, zobaczymy. Myślę, że Divide and Conquer na Fairfage'u będzie dobrym wyborem, mimo że to jest dobry. Okej. Lefraxa zniszczona, Portugalia zniszczona, w końcu będzie tam flota niszczyła, nie? Kreślowie za kraj. Jeszcze więcej żołnierzy ginie. Okej. Dożywa, o kurwa, ile się dożywa. Ale ty już tu możesz siedzieć w tej kasie.
drogi w Konstantynopolu. Twoja rodzina, tak? Znaczy w stolicy ten typek się urodził, chyba. Dajmy kupca jeszcze jednego. It's somebody else this... Ready to trade. Pierdolaj tu. Setting up a trade route. Wyjdzie się do Konstantynopola. Move out! We go no further this day. Dobra, czyli tak. Na początku chciałbym tutaj wezwać sobie łuczników. Powiedz tak, wziął tych. My lord. Wyjdźcie, nie możecie. Making camp here. Za turę was wyciągnę. Czyli tak. Tych. Yes. Tych. Orders, my king. Forward. Joining forces. Coś ciekawego. Yes. To jest to łucznicy, nie? Mogę przeszkolić? Nie. Was się da przeszkolić. Pierdaj do Konstantynopola. Trzy oddziały mam już. Cztery. Tutaj może jakieś kusze. Już sami łucznicy. Powiedzmy, że oddział kusz jeszcze dostaniesz. Ten pięć oddziałów strzeleckich. Kawaleria. Kawaleria się przeszkoliła prawie cała. Tak. Raz, dwa. Yes. Combining. My lord. Trzy. Yes. Trzy ciężki oddział kawalerii. Czwarty generał. Piąty będzie ten. Do strzeleckiej. Orders, my king. Bo mamy dużo tej kawalerii. Dobra, zobaczmy. Na razie musimy przeszkolić oddział. Yes. An honor to serve, my lord. Okej. Sofii, kapłana mogę zrobić, dobra. 30. Wojna Francja Aragon. Kupiec się zrobił, szpieg mi się zrobił, gdzie mi się szpieg zrobił, w Sofii mi się szpieg zrobił. To idź mi tutaj, powiem ci. Yes. To są moje ziemie? To są jeszcze moje ziemie, to się przydałby. Weź tu podejdź i pisnij wieżyczkę. Yes. Establishing a watch post. Your people's ways are blasphemous at best. Okej. Okay. Jakbym wam zmniejszył te gry codziennie. Gry co miesiąc. Gry co rok. Możliwe, że zabiję żołnierzy zabija. A coś tutaj spierdalacie ode mnie. Przerost ludności. Zaraza tu jest? O kurwa. Ktoś mi tu ją przyniósł, nie? Minus 2,5. Nie wiem dlaczego to jest minus 2,5. To też może być zaraza. A tu? To jest zaraza. Co tak ludzie umierają? Ma to 17 tysięcy ludzi. Yes. To wyjdziecie tutaj, co wy możecie zrobić? Znaczy bryganców to nie. To tego będziecie. Marching to battle with pride, lord! No będziemy sobie oblegać. Yes, lord. To się skończyło zaraz. O, to wchodzicie na lot. Disembarking, my lord. I tak. Ty, panie, masz zadanie. Tylko do Adrian, do Aten zabierasz trzy oddziały, znaczy dwa oddziały ze sobą. Czyli zabierzesz ze sobą. Ja właśnie miałem zobaczyć, jaki jest rok. Jest rok 1313. I zaraz zobaczymy sobie, jaki był następny rok, jaki będzie. Czy tam możecie już iść? Za turę, dobra. To za turę. To tura. Nie, w Kanakai coś można zbudować. Można zbudować... Wśród ludności. Sofii się burzą. To strasznie się burzą. Daj mi tutaj tych bizantów. Wy tu czekacie. Może coś do tego bryganców. Potrzebujecie raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Nie potrzebujecie. Okej. Okay. Tu się trzeba doszkolić tą piechotę. Jeszcze nie mogę, bo... Nie mogę ich dodrukować.
fujarów chyba będziemy mogli robić, to jest super. To jest fujar mi Węgrów, nie potrafią się ruszyć. To jest najgorsze. Znaczy oni mają już, nie mają chyba już takich dużych pieniędzy, żeby to wszystko utrzymać, te silniejsze oddziały. Dlatego ten. Jest okej. Okej, tu jest druga armia Wenecka, silna. Night Hospitaller są. Feldorf lub Knightsy, Pavis Birman lub Night Bandlarus. Dobra. Tu, Tura z kopiarza muszę zbudować coś. Cyk. Ruszyłem. Dobra, Tura. Nagrywa się, nagrywa i to bardzo dobrze, że się nagrywa. Za te dźwięki z telefonu ogólnie to przepraszam, ponieważ zapomniałem włączyć dźwięku, ale to też takie pojedyncze wiadomości, to nikt do mnie nie dzwoni, więc może być. Czego nie chcą? Węgrów wyeliminujemy. Zajmie nam, nie wiem, może jeden, dwa odcinki. I myślę, żeby pójść sobie w stronę właśnie Wenecji i podbić Wenecję. Żeby to był taki ostatni przeciwnik. Bo Wenecja jest strasznie bogatym miastem. Żeby zrobić z tego, bo to będzie 30 odcinek. Nie no, dopóki ten. Bo nie zrobię celów wygrania kampanii tutaj. Bo mam sojusz z Nowogrodem, który jest potężny. Jest duży. I po prostu jak pokonamy Węgrów i pokonamy też Wenecję, takim planem mam, to po prostu powiemy sobie stop i zakończymy kampanię. Po prostu przejrzymy sobie mapę i po prostu zakończymy i będę patrzył na następną modyfikację wtedy, nie? Król Francji żyje dwa razy, król Wegi nie żyje, król Jerozolimy nie żyje, futbol nonsens. Piłkę nożną taka? Chyba ta. Tylko co zrozumiałem. Daliśmy się nawet na Waradzie. Tego admirała to jeszcze, tego admirała Zdzisława. To jest armię Zdzisław. Gdzie ona jest tu? Nie może do portu takiego się patrzy, wchodzić. Co tu Sycylia kurwa robi? Wypierdalać. Siema. Nie ma. Trzy senior modlili się w stolicy. Po co mi to dajecie? Dobra. My lord. Do Konstantynopola. Men, march! Yes! Orders, my king! Yes! Orders, my king! My lord! Wyszkodźcie mi tą piechotę. Czy te oddziały wypłyjcie sobie do Adrianopola. Men, march! Fuj kawalerii, nie? Fuj kawalerii. Zobaczymy jeszcze. Aha, to kawaleria musi wyjść na razie. Tak czy siak. Wrócicie sobie tutaj. Zrobimy robot edukacyjny. Zróbcie mi tu taką kopalnię, może już. To cały kraj straciliśmy na to. Mieście rodowe. Mogłem to szturmować, ale to zajmie mi, nie wiem, 10 tur. Jak zobaczę armię zbliżającą się do mnie z tej strony, bo tutaj nie ma nic chyba już.
monstr, ja w sumie. A nie, odpili się tam w jednej, a to chyba go podbijają ci. Szpiegłeś tam podejść? A nie, jednak mają. Myślałem, że to Kaiser podbił. Tylko tak sobie szedłem, kurwa, tu mam sporo armię. A zobaczymy, jak tu do mnie coś idzie z tej strony, to też zasztormuję po prostu miasto. To ty podejść tutaj w takim razie, chcę to widzieć tu. Very good. Możemy mieć takie niby blinda, ale to ty podejść tu. A ty wróć do targowicy. I gitara, wszystko widzimy. Prawie wszystko. Daję pokój ten port. Wy się tu przeszkolicie. I tak, jedno dziób. Tutaj mamy tak. Tych łuczników mamy, ale jednocześnie będziemy mieli lepszych. Mamy tych panów. Dysfantet Junior Militia, drużyna. I oni tego. Mają dobre strzały, więc będziemy mieli 4 oddziały, 5 oddziałów łuczników, no, tak jak widzę, tak, to wy możecie od razu przejść. We go no further this day. Wyzaturę, tak, ta piechota będzie dobra, w łucznicy też spoko, dobra. Tura. No i na samej turze po prostu zakończymy sobie odcinek po wstępnym, wstępnym po prostu. God be with us, our foes lay siege. Mówiłem coś, że wejdziemy do Włoch. Wejdziemy od południa. Ja pierdolę. Na początku gry bałem się, bo Turcy mi wojnę wypowiedzieli. Jak najszybciej chciałem zawiązać pokój między nami. Teraz jak mi ktoś wypowie wojnę, to po prostu go zniszczę, tak? Armia... Ja mam już tyle armii, że muszę trzymać pełną armię w mieście, żeby utrzymać porządek publiczny. Dodatkowo cały tył kraju jest tak zagospodarowany, że prawie każde miasto daje plus 2000. Więc armie będą zarabiały same na siebie, atakując i plądrując. Proste. Wejdziemy sobie do Włoch. Ruś Kijowska wejdzie do Włoch. I mam to gdzieś. Że nie będziemy mieli żadnych takich tych. Że nie będziemy mieli żadnych możliwości. Musiałbym jeszcze właśnie, tak się zastanawiam nad tym modem, co mi tam przesłała ta osoba, ciągle do tego wracam. Musiałbym to jeszcze przejrzeć, jak to wygląda na YouTubie. Potem zobaczyć, jak to wygląda własnoręcznie, więc ciekawe, jak to było. No nie, zapomniałem wyłączyć. Kurwa, mi kurwa. Potem się odpiszę, kole. Kurwa, nie pisz. No, ja pierdolę. Master Thieves Guild, nie chcę tego, coś ktoś umarł. Dar. O, od masonów. O, Mason Guild. Nagroda Mason Guild has built your place of worship. O, dziękuję, masońska gildio. Baj, mi to zbudowali. Dobra, obrazowa żona Ateny. To wiem. Pierwsza wiedza kraju. Gdzie? Już nie na wiedza kraju. Co wy pamiętacie? Chyba, że ty masz zaraz. Fajny wblat. Kurwa, duże wojsko. Mógłbyś stąd wyjść? Byśmy tutaj wrzucili tego. Albo inaczej, ty byś wyszedł. A tego byśmy tu wjebali. Albo inaczej, tego byśmy tu wjebali, a ty byś tu wszedł. Dobra, czyli tak. Na pewno chciałbym tu wyciągnąć te wojska. Czy przeszkolacie? A wy się jeszcze przeszkolacie. A bo tak była ta przecież pandemia, to był koronawirus tu przyszedł. Dobra, to wy się jeszcze przeszkulcie, a tu wejdzie ten tam. W kasie, okej, okay. Coś tu idzie? Nic tu nie idzie, dobra. Talk is cheap. Come face me. Moglibyście mnie tak naprawdę zaszturmować. Macie do tego priorytet jakiś, znaczy macie do tego jakieś zaglądki. Macie swój łuczników. Mam tu 4 oddział kawalerii, macie 2 oddział kawalerii, to słabszej kawalerii. 18, 12 szarży. To lepszej. Jakim cudem tutaj, nie wiem. Teraz tak, przeszkoleni, przeszkoleni. No to idziecie tutaj. Tutaj. Teraz tak, kawaleria. 3 oddziały tu. 4 jest tu. Wy. Też tu, 5 oddział kawalerii. Kostrzecka. Piechota do walki, zwarciu. My lord. Joining forces. Coś tu jeszcze nie zostało ciekawego? Włóczników bym mu dać, tak szczerze.
An honor to serve. 5 oddziałów ciężkiej piechoty. Mogę dobrać 300 oddziałów ciężkiej piechoty i dodać 3 oddziały włóczników. Somebody else these knife six. Combining troops. Nie gitara, kurwa się. Rozejm, Węgry, ci. Dobra. Środowe dojrzewanie, które nie chodzi dorosł. A to ty, dobra. Tak, to wiem. Raport końca tury. Produkcja strategiczna na trzecie miejsce. Budujcie. Trzeba budować. W Konstantynopolu coś jeszcze budujesz? Ty już budowałeś, no to siema. Tutaj budujemy kolejne rzeczy. Palisa Towers? Tutaj chyba ci nie przydadzą, co to jest. Iconer Shops. Okej. Okay. Iconer Studio. To jest chyba drukarnia. Sofia. Tutaj na razie musimy... Albo miasta rozbudowujmy. Miasta. Żytomer, cyk. Nie. Kijów się buduje. Mińsk. Nie. Ryjaslav. Briańsk. O, widzicie handel. Będzie kwitł handel. Handeli. Dobra, idziemy na Tesalonikę. Ruszamy. Tutaj bym po prostu dowerbował tym panem tych najemników. Kuszników. Na pewno tych trzech. Możliwe, że włóczników. Tutaj bym tu garnizon do obrony. Tych bym na przykład wypierdolił, albo nie. Wszystkich przeszkolić mogę, nie? Tak. Przeszkolić. Może zostaw tego i weź tego. Albo inaczej, weź tak, o. Teraz nie stać. Okej. Okay. No i co, ja tu zakończę po prostu odcinek, żeby nie było zbyt długi. Bitwy nie było. Ale to był taki bardziej odcinek właśnie przegadany. Chociaż, czekajcie, no turę byśmy poczekali na to. Wy macie serio potencjał, żeby mnie zaszturmować tutaj, zniszczyć mnie. Więc ja będę się z wami żegnał w tym odcinku. I będę was witał przy możliwie kolejnych odcinkach z Medivala i w następnych odcinkach z Star Warsy, które będą jutro. Na razie, cześć i do widzenia.